Często w swoich materiałach powtarzam, że ktoś, kto jest wyluzowany, wypoczęty, ma pozytywne podejście do życia, będzie się tą jazdą samochodem cieszył. Będzie to dla niego przyjemność. Natomiast ktoś, kto ma na głowie rozmaite zmartwienia, no na dodatek nie potrafi sobie radzić ze stresem. Po prostu bardzo łatwo się denerwuje, wpada w złość. Na pewno będzie miał w tej kwestii podgórkę. Często jadąc samochodem widzę ludzi nerwowo rozmawiających przez telefon. Trwa tam w samochodzie jakaś gorąca dyskusja, głośnik po prostu aż huczy od przekleństw, od rozmaitych emocji, tak to należy po prostu określić.